Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i w kolejnym vlogu z Florydy. Dokładnie tak, dzisiaj rozpoczynam kolejnego vloga z racji, że mamy godzinę 23:30. Ja właśnie pakuję walizę, ale nie, spokojnie, jeszcze nie wyjeżdżam. Jadę tylko na dwudniową wycieczkę do Orlando. Jest to około 400 km od Miami Beach, także trochę długa mnie czeka, czeka mnie długa droga, ale jadę w zarąbiste miejsce z racji, że do Universal Studio. I z Universal Studio ogólnie na moim kanale jest już chyba 4 vlogi, coś takiego. Ale ten będzie jeszcze lepszy. I co? I jadę, właśnie się pakuję. Moi wszyscy znajomi dzisiaj poszli na imprezę, bo jest piątek, a ja nie poszłam z racji, że jutro muszę wstać o godzinie 5 i muszę się jeszcze spakować, jeszcze wróciłam pranie do wykąpania. Ogólnie zobaczcie, jak ja wyglądam. Ja przed chwilą byłam się podpisać na recepcję, bo tu jest coś takiego, że jeżeli masz poniżej 18 lat, a ja 18 mam za kilka dni, to muszę się codziennie podpisywać na recepcji i wszyscy byli wystrojeni w jakieś koszule, sukienki, spódnice i wszystko ładne szpilki, a ja zeszłam tak. Nice, co nie? No i ogólnie już większość rzeczy mam spakowaną. Rano spakuję kosmetyczkę. Jeszcze muszę umyć głowę, wykąpać się, żeby nie musieć tego robić tam. Spakowałam też plecak. Biorę plecak Corneli, bo mi pożyczyła, także git. Mam zgodę rodzica, mam rzeczy. Na pewno muszę jeszcze piżamę zabrać, ale moja góra od piżamy się suszy. Muszę... Ała! Muszę na pewno kosmetyczkę, no i wydaje mi się, że ogólnie to wszystko. Mam, wydaje mi się, że wszystko, także git. I co? I jadę, tak jak mówiłam, do Universal Studio na 2 dni, także bardzo fajnie. I co? I ja się spakuję i myślę, że widzimy się jutro. Dobra, a więc see you tomorrow. Hejka moi drodzy, dojechaliśmy, jesteśmy już w Universal Studio. Jedyna przeszkoda była taka, że staliśmy 2 godziny w kolejce po odebranie biletów. Była po prostu jakaś masakra, gdzie jest tak dużo ludzi, no ale jest sobota. Także co, jesteśmy już w parku. Dzisiaj mamy na dzisiejszy dzień fast passy, więc fajny plus jest taki, że na dzisiaj sobie kupiliśmy te fast passy, bo przyjechaliśmy tutaj koło 10 do parku, ale weszliśmy do niego koło 12:30, zanim jeszcze weszliśmy z autobusu i zanim ogarnęliśmy te bilety i w ogóle wszystko, to trochę czasu minęło. Byliśmy już w ogóle na pierwszej atrakcji, byliśmy na Minionkach, ale na nim nie można za dużo nagrywać, bo tam mówili, że nie można nagrywać w środku ani na zewnątrz, więc... ale był to taki po prostu symulator, a teraz idziemy na to, czyli na Rokita. Jest to taka jakby przejażdżka, która wjeżdża pionowo w górę. Możecie sobie jakby na tym wybrać muzyczkę i leci wam wybrana muzyka. No i proszę bardzo, zaraz zobaczycie, jak to wszystko zjedzie i jak to wygląda. O! Tak wygląda ta przejażdżka i właśnie na to idziemy. Ale na tym też nie będę mogła za dużo nagrywać, także no zobaczymy, jak to będzie z tym nagrywaniem. Ale przynajmniej wam pokażę tutaj, jakie ładne są widoczki. Klara, jak ci się podobało? Było bardzo fajnie. Tak, super było, zarąbiście. To jest właśnie fajne w tej kolejce ogólnie, że możecie sobie wybrać piosenkę, która będzie wam lecieć w tle. Ja chciałam wybrać Stranger Kanye'ego Westa, ale nie wiem czemu. Nie wyszło. No nie wiem czemu, ale kliknęło mi się Pump It. Chyba było niżej po prostu, ale i tak zarąbiście było, także... No, a teraz idziemy na Transformersów i to też jest taki jakby... symulator, coś w tym stylu. Tu jest chyba wejście, albo gdzieś po drugiej stronie. No, także szukamy wejścia. O, proszę bardzo, mamy wejście na Transformersów i jest wielki Transformers. Powiem wam, że ja nie oglądałam za dużo części Transformersów, ale ta kolejka jest naprawdę, naprawdę sztosem. Te wszystkie symulatory tutaj są tak przemyślane i dobrze zrobione, bo chyba jesteście brudni, cali. Wchodzimy. No proszę bardzo, udało się nawet znaleźć bez mapy i jest takie fajne przejście, bo wchodzi się w buzię, także o, nawet są jakieś różne automaty, no zarąbiście to jest tutaj zrobione. Ten park jest mega dopracowany pod takim względem. Wyszliśmy właśnie z Men in Black, to są tak jakby strzelanki, że wiecie, że tam macie po prostu jakby takie pistoleciki na lasery i na czujniki i po prostu strzelacie sobie do tych czujników i zbieracie punkty. No i na tym to polega, a teraz uwaga, już została nam tak naprawdę jedna z takich głównych atrakcji, czyli Harry Potter i przechodzimy do drugiego parku, zaliczymy tutaj wszystkie atrakcje i po prostu będziemy jechać do drugiego parku. Także bardzo fajnie, wszystko tutaj jest zrobione jak... właśnie na King's Cross i są tu piękne właśnie dekoracje. Między innymi patrzcie, na przykład jest fioletowy
autobus, King's Cross, cały peron. Bank Gringotta. Puścili nas z przejażdżki Harry'ego Pottera z racji, że coś się zepsuło. Czekaliśmy chyba z pół godziny, trochę zmarnowaliśmy czas, ale nie szkodzi. I co? Ale daj nam za to fast passy, które można wykorzystać aż do 1 września na jaką chcecie atrakcję. A z racji, że my na jutro nie mamy żadnych fast passów, to wykorzystamy go sobie jutro. A teraz przyszliśmy jeszcze, bo zaraz będziemy opuszczać ten park i takim Hogwarts Express będziemy jechać do następnego parku, ale jeszcze przyszliśmy do sklepu Weasley i pokażę wam, co tutaj mamy za rzeczy. To są właśnie rzeczy jak dosłownie jak z filmu. Na przykład są maskotki tych takich zwierzaków. Tutaj jakieś też lizaki, jakieś słodycze. No ogólnie są to właśnie sztuczki Weasley, także jakieś takie śmieszne tutaj rzeczy są. Patrzcie, nawet są torebki, które mają imitować tą eliksir miłości. I patrzcie, ogólnie cały sklep jest tak zarąbiście zrobiony, że to wygląda jakby, wiecie, były piętra. No ale my sobie możemy wejść tylko tutaj kawałek wyżej. Tutaj mamy też sklep ze słodyczami różnymi. O, i mamy fasolki wszystkich smaków, ten eliksir szczęścia, proszę bardzo, czekoladowe żaby. No dużo tego tutaj jest. O, tutaj są w ogóle takie fajne jeszcze opakowania metalowe, że później można sobie to gdzieś przechować. Także naprawdę spoko opcja, w ogóle wszystko jest tak pięknie poukładane. No serio, mega, mega, mega sprawa. O, mamy też tutaj czekoladę. O, tutaj mamy też te pszczoły czekoladowe. Także no, dużo tego tutaj jest i wygląda to bardzo smacznie, aż zgłodniałam. Dlatego plan na teraz jest taki, że jedziemy do tego drugiego parku właśnie tym Hogwarts Expressem. To też jest mega fajna atrakcja, jest wszystko jakby przez okno pokazane, jakby się naprawdę jechało do Hogwartu jakiegoś. No, a później idziemy zjeść pod Trzymiątkiem do restauracji. Pewnie wszyscy Potterheadzi teraz ogarniają, o co chodzi, a ja mówię jakimiś szyframi. O, jeszcze weszliśmy do jakiegoś sklepu związanego z Quidditchem, także też wam jeszcze pokażę, co tutaj jest dostępne, bo tutaj są fajne ubrania. Mamy sweterki. Tutaj mamy rzeczy właśnie związane z Quidditchem, między innymi złoty znicz. Tutaj mamy kafel. Śmieszne są rzeczy. O, tutaj takie do kibicowania chorągiewki, bluzki. O Jezus, myślałam, że tutaj ktoś stoi, Boże Święty. No ale mamy pana, manekina. O, tutaj patrzcie nawet na bobasów, jakie to jest urocze. Tak na pewno, wow, tak na pewno będzie się ubierało moje dziecko. Obiecuję wam to. O, proszę bardzo. O, ten naszyjnik na przykład mam. Kupiłam go sobie, jak byłam ostatnio. Coś ostrość mi nie łapie, ale no naprawdę dużo tutaj jest tych rzeczy. Nawet bombki na choinkę, także spoko. Jesteśmy pod trzema miotłami, czekamy w kolejce. Zaraz będziemy wchodzić i sobie zjemy. Tak się prezentuje tutaj Hogwarts. Jak zjemy, będziemy dalej szły na atrakcje kolejne. Wyszliśmy już od Harry'ego Pottera i teraz idziemy na kolejną atrakcję. I jest to nowość, na której ja jeszcze nie byłam. Jest to roller coaster z Jurassic Parku. Proszę bardzo, tak on się prezentuje. Jeszcze na nim nie byłam, to jest totalna nowość. Odkąd się otworzył park po COVID-zie, to właśnie to jest jedna z nowości. I póki co to w parku tutaj był tylko jedna przejażdżka, nie, w sumie dwie przejażdżki z Jurassic Parku. Jedna była taka dla dzieci, jakby takie, nie wiem jak to nazwać, takie jakby huśtawki, na których jakby się tak lata, a druga to była taka wodna. I ona była super i ona właśnie przydałaby się teraz, bo jest tak gorąco. A ten roller coaster jest nowy, także to nie tylko dla Klary będzie nowość, tylko też dla mnie, więc jestem strasznie tego ciekawa. Zobaczymy, bo wygląda fajnie. Nastąpiła zmiana planu z racji, że ten Jurassic World jest
najnowszą atrakcją, to klasycznie nie ma na nią jeszcze fast passów. Tak też myślałam, że może tak być. Teraz w ogóle jesteśmy w takiej bajkowej krainie. To jest totalnie dla dzieci, to są jakieś takie karuzele, kolejki mini. No więc stwierdziłyśmy, że na ten Jurassic Park pójdziemy sobie jutro, z racji, że jutro i tak nie będziemy miały fast passów. W ogóle praktycznie na żadne atrakcje nie będziemy miały jutro, więc możemy sobie postać, a dzisiaj już wykorzystamy ten fast pass i pójdziemy na wszystko, co jeszcze możemy. I tymczasem idziemy do drugiej po Harry Potterze mojej ulubionej krainy, czyli krainie Marvela. Mamy tutaj m.in. rollercoaster Hulk, mamy Spidermana przejażdżkę, mamy takie wieże, także wszystko to jest takie, wiecie, jak super bohaterów. Wygląda to bardzo fajnie. To jest w ogóle też ten Hulk, to jest mój ulubiony rollercoaster tutaj, także bardzo fajnie. Idziemy właśnie na niego. Tak w ogóle wygląda wejście do tego chowka, więc to wygląda zarąbiście. I ta tuba z tej tuby jakby bystrzej wybuje rollercoaster z taką gwałtowną prędkością. Kochani, dotarliśmy. Mamy godzinę 23. Park opuściliśmy o 21.30, dopiero teraz dostaliśmy pokój. Fajnie, ogólnie bardzo polecam organizację ZIEF. Żartuję, oczywiście, ale no dostaliśmy pokój i powiem wam, że nie jest źle, jak na to, że ta wycieczka, ten hotel i w ogóle to wszystko było za $200 razem z transportem, to naprawdę jest spoko. Zobaczcie, naprawdę spodziewałam się gorszych warunków. Mamy normalnie łóżka, dwa, razem z Klarą jesteśmy, Klara jest spadnięta. Mamy tutaj łazienkę, zobaczmy, czy jest czysto. Uwaga, test białej rękawiczki. Nie, no ej! No na pewno lepsze to są niż warunki IF-owe. Nie no, ładnie. Dobra, jestem naprawdę zadowolona. I ej, trzeba się dopytać jeszcze o śniadanie. Hejka kochani, my już wstałyśmy i teraz się ogarniamy i lecimy do parku. Jezu, myślałam, że pada, a to tylko tam. Tam jest jakieś jeziorko i jest fontanna na tym jeziorku. Myślałam, że padał, tak woda się ruszała. Ale dobrze, dobrze, że jest ładna pogoda. Co miałyśmy na początku wstać na śniadanie, które było dość wcześnie, więc stwierdziliśmy, że sobie je odpuszczamy. Zbiórkę z IF-em mamy o godzinie 9.30, więc to jest za... O 8.30. O 8.30. Dobra, już przestraszyłam, że wstaliśmy godzinę za wcześnie. Dobra, mamy o 8.30. 8.30 jest za 15 minut. Także... Idealnie, jeszcze sobie posiedzimy przez chwilę pewnie i będziemy szły na dół na zbiórkę. I co? I dzisiaj drugi dzień w parkach. Dzisiaj odhaczymy atrakcje, na których nie byliśmy wczoraj, nie zdążyłyśmy, i na tych, których najbardziej nam się podobało. I oprócz tego pewnie zrobimy jakieś zakupy, zdjęcia. Dzisiaj taki luźniejszy dzień. Wczoraj chcieliśmy wykorzystać jak najbardziej te fast passy, a dzisiaj już mamy tak luźno i w ogóle, także bardzo fajnie. No i co? I zbieramy się i wychodzimy. Moi drodzy, mamy drugi dzień w parku i zobaczcie, co mamy razem z Klarą. Mamy maślane piwa, to jest najlepsze picie tutaj moim zdaniem w Universal Studio. Jest to właśnie to takie butterbeer, które oni pili właśnie w Harry Potterze. I mamy tutaj jakby taką wodę gazowaną, która lekko jest taka waniliowa i do tego taka słodka pianka i to smakuje mega, mega dobrze. Jak tutaj będziecie, to koniecznie musicie tego spróbować, bo jest przepyszne. A tymczasem z tego parku już zawijamy, bo byłyśmy tylko w sumie na Mumii i teraz na tej przejażdżce na Harry'ego Pottera w Banku Gringo, tak, gdzie wczoraj mieliśmy wejść, ale nie udało się, bo była jakaś ewakuacja nas. No a teraz zabieramy się, lecimy na pociąg i jedziemy do drugiego parku. Także zabieram was ze sobą razem z moim piwem.